Witam wszystkich zainteresowanych ogrzewaniem podłogowym, szczególnie tych, którzy zainteresowani są układem temperatur wewnątrz i na zewnątrz podłogi oraz stratami ciepła w kontekście posadzek ceramicznych i drewnianych. Całość w powiązaniu z izolacją termiczną podłogi. Ogrzewanie podłogowe funkcjonuje z powodzeniem od wielu lat. Jednak jest obarczone wieloma niespójnymi informacjami w zakresie pełnego ogrzania pomieszczeń, jak i strat ciepła przy zastosowaniu różnych rodzajów wykończeń podłogi. Fachowiec z przygotowaniem zawodowym może to sobie policzyć, natomiast przeciętny inwestor chciałby to zobaczyć. Dla zobrazowania zagadnienia wykonano proste stanowisko testowe z typowymi układami warstw podłogi ogrzewanej posadowionej na gruncie. W wyżej wymienionym stanowisku zastosowano elektryczny układ grzewczy ze względu na łatwość obsługi i przejrzystość w działaniu. Poniższe testy mają charakter czysto poznawczy, dający rzeczywisty obraz temperatur w poszczególnych warstwach podłogi ogrzewanej przy dwóch różnych rodzajach posadzek, trzech mocach cieplnych i pięciu grubościach izolacji termicznej. Testy podzielono na dwie części. Pierwsza część w układzie zmienności temperatur od rozgrzania poprzez okresowe utrzymanie stałego pułapu temperatur do czasu wyłączenia i ostudzenia posadzki. Druga część jest w układzie stałej określonej mocy cieplnej do czasu uzyskania stałości temperatur we wszystkich warstwach podłogi. Ideą testów było poznanie rozkładu temperatur w warstwach podłogi ogrzewanej w zależności od grubości izolacji, mocy cieplnej podłogi oraz rodzaju okładziny posadzkowej. Dla przejrzystości funkcjonowania ogrzewania podłogowego konstrukcja testera kierunkowała strumień ciepła tylko w dwie strony. Jedna strona to ogrzewane pomieszczenie, druga to przeciwna strona, w tym przypadku podłoże gruntowe. Zastosowano dwa klasyczne rodzaje okładzin posadzkowych, ceramikę i drewno, o typowych parametrach cieplnych podanych w następnych slajdach. Moc cieplna podzielona została na trzy podstawowe grupy: 25 W na metr kwadrat, 50 W na metr kwadrat oraz maksymalna, jak na dzisiejsze czasy, moc 75 W na metr kwadrat. Dwa rodzaje posadzek i trzy wielkości mocy cieplnej podłogi testowano na pięciu grubościach izolacji ze styropianu grafitowego grubości 5 cm. Izolację ułożono na podkładzie o oporności zbliżonej do oporu gruntu na głębokości 1 metra i chłodnicy wodnej pozwalającej na utrzymanie temperatury adekwatnej do tej głębokości. Oczywiście te uwarunkowania mogą być różne, ale tu przyjęto takie, jakie możliwe były do utrzymania w domowych warunkach. W sumie chodzi tu bardziej o skalę porównawczą niż ilościową. Na tym slajdzie mamy graficzny obraz przekroju testera z zaznaczonymi miejscami pomiaru temperatury. Ta grafika pokazuje najgrubszą warstwę izolacji pod podłogą, równą 25 cm. Przy testowaniu kolejnych izolacji warstw styropianu było odpowiednio mniej, podobnie z czujnikami temperatury. To stanowisko wykonano z zamiarem testowania posadzek drewnianych w konfiguracji ogrzewanie i chłodzenie podłogowe. To temat trudny, mało poznany, ale przyszłościowy. Ten slajd pokazuje nam stanowisko testowe z przodu z widoczną ilością warstw izolacji. Warto zwrócić uwagę, że pozostałe trzy boki są osłonięte dodatkową izolacją. Ta dodatkowa osłona ogranicza przenikanie ciepła w te strony, którymi nie jesteśmy zainteresowani. Nas interesuje to, co przenika do pomieszczenia oraz to, co ucieka do dołu, czyli do gruntu. To obraz z góry, a na nim wyeksponowana tablica ze wskaźnikami temperatury oraz wskaźnikami mocy. Widać tu również testowane posadzki z osłoniętymi bokami i wpiętymi czujnikami temperatury. Samo ogrzewanie tu nie jest aktywne, co widać na czystych ekranach wskaźników mocy oraz na
zainstalowanych termometrach w elementach posadzki. Natomiast aktywne jest chłodzenie gruntu, co potwierdza wskaźnik na regulatorze temperatury oraz układ temperatur w warstwach izolacyjnych. Regulator temperatury w głębi gruntu ustawiony jest na temperaturę 10 stopni Celsjusza z histerezą 0,2 stopnia Celsjusza. Widoczny zegar niezbędny jest przy pomiarach okresowych, czyli przy zmienności temperatury. Cztery fotki zamieszczone na tym slajdzie pokazują testowane okładziny podłogowe. Na górze fotka obrazująca płytkę ceramiczną grubości 11 mm o znikomym oporze cieplnym wielkości 0,01 m² przez watt. Poniżej płytka drewniana grubości 14 mm o oporze cieplnym 0,08 m² przez watt. Na dole widzimy ich powierzchnię z zainstalowanymi sondami pomiarowymi. Sondy te są osadzone we wgłębieniach, aby dokładnie pokazywały temperaturę powierzchni badanego materiału. Sondy przyklejone do samej powierzchni nie mierzą tak dokładnie, ponieważ ich metalowe budowy działają jako radiator z większą powierzchnią oddawania niż poboru ciepła. Jeden i drugi element posadzkowy zainstalowany jest na płycie grzewczej o maksymalnej mocy grzewczej 75 W na metr kwadrat. Ponieważ powierzchnie badanych płyt mają po 1/5 metra kwadratowego, pobór mocy na wskaźnikach jest proporcjonalnie 5-krotnie mniejszy, to znaczy pobór 5 W z powierzchni 0,2 m² przekłada się na wartość 25 W na metr kwadrat odpowiednio. 10 W przekłada się na wielkość 50 W na metr kwadrat, a 15 W przekłada się na 75 W na metr kwadrat. Ustawienie mocy jest za pomocą regulatora napięcia. Prosta konstrukcja testera jest przejrzysta w budowie nawiązującej do klasycznego układu warstw podłogi ogrzewanej, a jego działanie pozwoli zrozumieć, jak funkcjonuje ogrzewanie podłogowe i jakie występują w nim współzależności w przenikaniu ciepła. Warto podkreślić, że pomieszczenie, w którym wykonywano testy, nie ma charakteru laboratoryjnego. Poza tym sondy pomiarowe mają deklarowaną dokładność plus minus 0,1 stopień Celsjusza. Termometry działają z pełną histerezą, a zewnętrzna zmienność temperaturowa dodatkowo utrudnia utrzymanie reżimów pomiarowych. Niemniej wyniki pomiarów dają stosunkowo przejrzysty obraz występujących zależności cieplnych, w dodatku zgodnych z prostymi obliczeniami teoretycznymi. Zapraszam do śledzenia i analizowania wyników poniższych testów. Zgodnie z zapowiedzią, testy podzielono na dwie części. Zaczęto od pierwszej części zawartej w trzech fazach. Pierwsza faza jest w układzie zmienności temperatur od rozgrzania poprzez krótkie utrzymanie stałego, wyższego pułapu temperatur do czasu wyłączenia ogrzewania. Druga faza przebiega przy wyłączonym ogrzewaniu do czasu zmniejszenia i wyrównania temperatur posadzki. Trzecia faza to ponowne włączenie ogrzewania do czasu utrzymania stałego, wyższego pułapu temperatur, podobnie jak w pierwszej fazie. Ta część zawiera opis i podsumowanie oraz dokumentację fotograficzną z krańcowych faz. Natomiast całość dokumentacji fotograficznej zawarta jest w chronologicznym porządku na końcu całej prezentacji. Pierwsza faza testu w układzie zmienności temperatur przy włączonym ogrzewaniu. O godzinie 5:29 zarejestrowano rozkład temperatur w całym układzie warstw. Zdjęcie po lewej, po czym o godzinie 5:30 włączono ogrzewanie mocy 50 W na metr kwadrat. Kolorem niebieskim oznaczono różnicę, kiedy posadzka ceramiczna ma wyższą temperaturę względem posadzki drewnianej. Natomiast kolorem czerwonym
oznaczono różnicę, gdzie podkład związany z drewnem ma wyższą temperaturę od podkładu posadzki ceramicznej. Występuje tu zmienność różnic w przenikaniu i akumulacji ciepła, gdzie ceramika szybciej przekazuje ciepło do otoczenia, natomiast drewno robi to wolniej przy jednoczesnym wzroście temperatury w podkładzie. Warto zwrócić uwagę, że w miarę wzrostu temperatury w podkładzie pod drewnem maleje różnica w ilości ciepła przekazywanego do otoczenia ceramika drewno. O godzinie 10:30 wyłączono ogrzewanie. Zdjęcie po prawej. Jak wynika z tabeli, ta faza testu trwała 5 godzin z pomiarami co pół godziny. Zamieszczane powyżej dwie fotki obrazują początek i koniec. Pierwsza fotka tuż przed włączeniem ogrzewania z obrazem nieaktywnej płyty grzewczej i aktywnym temperaturowo gruntem z przełożeniem na różne temperatury w warstwach izolacji. W kolumnach tabeli widzimy, jak zmienia się temperatura powierzchni testowanych posadzek, a jak zmienia się temperatura w ich podkładach i jakie wynikają z tego różnice. To zawarte jest w środkowych tabelach. Proszę zwrócić uwagę, jak różnie wzrasta temperatura na powierzchni testowanych posadzek, a jak w ich podkładach grzewczych. Jak wspomniałem wcześniej, o godzinie 10:30 ogrzewanie wyłączono. Druga faza testu w układzie zmienności temperatur, ogrzewanie wyłączone. O godzinie 10:30 wyłączono ogrzewanie, a o godzinie 11:03 po raz pierwszy zarejestrowano układ temperatur w warstwach podłogi. Zdjęcie po lewej. Rejestracji temperatur, jak w całym teście, dokonywano co pół godziny. Dokumentacja zdjęciowa znajduje się na końcu prezentacji. W tej fazie następuje diametralna zmiana w układzie temperatur ceramika drewna. Dzięki wyższej temperaturze podkładu pod drewnem w fazie grzania tenże podkład zgromadził większą ilość ciepła, z czego korzysta teraz posadzka drewniana. W tabeli kolorem czerwonym oznaczono różnicę temperatur, gdzie posadzka i podkład związany z drewnem ma wyższą temperaturę od podkładu i posadzki ceramicznej. Po zakończeniu tej części testu o godzinie 14 ponownie włączono ogrzewanie. Na tym slajdzie mamy to, o czym przed chwilą wspomniałem. Paradoks. Drewno grzeje lepiej od ceramiki. Ale to tylko złudzenie. Ono dłużej oddaje to, co wcześniej, nie mogąc oddać, zatrzymało w swoim magazynie, czyli w podkładzie grzewczym. Popatrzmy teraz, co będzie się działo, kiedy ponownie włączymy ogrzewanie. Trzecia część testu po ponownym uruchomieniu ogrzewania. O godzinie 14 ponownie włączono ogrzewanie, a pierwszy zapis wykonano pół godziny od włączenia. Zdjęcie po lewej. Po ponownym włączeniu ogrzewania układ temperatur stał się podobny do układu w pierwszej fazie. Ceramika osiągnęła wyższą temperaturę względem drewna, jednak w miarę wzrostu temperatury w podkładzie pod drewnem malała różnica ilości ciepła przekazywanego do otoczenia. W tabeli kolorem czerwonym oznaczono różnicę, kiedy podkład związany z drewnem ma wyższą temperaturę od podkładu posadzki ceramicznej. W tym dniu o godzinie 19:07 zarejestrowano układ temperatur. Zdjęcie po prawej. Pomimo, że sytuacja powtarza się z pierwszej części testu,
to proszę zwrócić uwagę na jeden istotny szczegół na końcu tabeli. Ostatni wiersz. W tym wierszu zamieszczono pomiary z następnego dnia rano po pełnej aktywności cieplnej całego układu. Mój wniosek z tego zapisu jest taki, że cały układ bardzo powoli dostosowuje się do określonej sytuacji. Ceramika w miarę szybko się dostosowuje, natomiast drewno robi to wolniej, ale bardziej konsekwentnie. Gromadzi ciepło, podnosi temperaturę we wnętrzu podłogi, by z biegiem czasu zwiększyć swoje możliwości w przepuszczaniu ciepła. Jako że temperatura, a właściwie różnica temperatur, jest tu głównym motorem działania. W podsumowaniu tej grupy testów zaprezentuję dwa wykresy liniowe, czyli coś, co pokaże zmiany temperatur w upływie czasu. Pierwszy wykres dotyczy zmian w temperaturze powierzchni dwóch testowanych posadzek i podsumowuje to, co zawarte było we wszystkich poprzednich slajdach. Widzimy tu wyraźnie różny wzrost temperatury w okresie aktywności grzewczej. Po wyłączeniu widzimy zmianę ról w temperaturze powierzchni, a po ponownym włączeniu powrót do sytuacji z pierwszej fazy, ale w łagodniejszym wydaniu. Tu nasuwa się pytanie, jak to wygląda przy częstszych czasowo cyklach grzewczych. Drugi wykres pokazuje nam zmiany temperatur w podkładach grzewczych testowanych posadzek. Widać wyraźnie, że podkład grzewczy pod posadzką drewnianą jest cały czas, aczkolwiek różnie cieplejszy, względem podkładu pod posadzką ceramiczną. Można z tego wysnuć logiczny wniosek, że amplituda zmian temperaturowych na powierzchni z posadzką drewnianą jest łagodniejsza względem zmian na posadzce ceramicznej. Prezentowany powyżej test dwóch rodzajów posadzek na podkładach grzewczych pozwala zajrzeć do środka podłogi, aby zobaczyć rozkład temperatur w jej warstwach w różnych fazach jej aktywności grzewczej. Na podstawie wyników można również stwierdzić, że wnętrza podłogi, czyli podkłady grzewcze, zawsze będą miały wyższą temperaturę względem powierzchni posadzek, niezależnie od ich rodzaju. Z powierzchnią posadzek jest już inaczej. W fazie grzania posadzka ceramiczna będzie miała zawsze wyższą temperaturę od powierzchni posadzki drewnianej, co wynika z różnicy w oporze cieplnym. Natomiast w fazie wyłączenia temperatura posadzki ceramicznej spadnie szybciej niż temperatura posadzki drewnianej, co wynika z różnicy w oporze cieplnym, jak również z różnicy w ilości nagromadzonego ciepła w podkładach grzewczych. Podkład pod posadzką drewnianą, mając wyższą temperaturę, zgromadził większy ilość ciepła, co przełożyło się na wyższą temperaturę drewna w trakcie wyłączenia. Tu praktyczna uwaga. Nie zawsze pomiary temperatury powierzchni podłogi odzwierciedlają właściwości posadzki w przenikaniu ciepła. Trzeba wiedzieć, kiedy mierzyć. Inaczej popadniemy w zakłopotanie, widząc, że w analogicznych warunkach posadzka drewniana lepiej grzeje od posadzki ceramicznej. Teraz przechodzimy do 15 testów wykonanych w określonej mocy cieplnej, w ustalonym stanie temperatur, ale przy zmiennej izolacji podłogi. Zaczynamy od trzech testów na izolacji grubości 5 cm. Ten slajd obrazuje nam układ temperatur w stanie ustalonym,
to znaczy w stanie bliskiej równowagi w przenikaniu ciepła, kiedy ciepło przenika jednostajnie w każdą stronę stosownie do różnic temperatur i oporu, na jaki napotyka. Ten slajd daje nam obraz temperatur wraz z tabelą w sytuacji izolacji termicznej pod podłogą grubości 5 cm w trzech układach mocy cieplnych przy dwóch rodzajach okładzin posadzkowych – ceramiki i drewna. W wierszach tabeli zawarte są istotne informacje mówiące o temperaturach powierzchni, temperaturach pod posadzką, temperaturach pod płytą grzewczą oraz temperaturach pod izolacją termiczną. Warto tu zauważyć pewną zależność, gdzie różnica temperatur między posadzką ceramiczną a drewnianą wzrasta wraz ze wzrostem mocy grzewczej podłogi. Podsumowanie wyników pierwszej grupy testów. Średnia temperatura posadzki ceramicznej wynosi 25,1 stopnia Celsjusza. Natomiast średnia temperatura posadzki drewnianej wynosi 24,6 stopnia Celsjusza. Mamy tu różnicę 0,5 stopnia Celsjusza. Średnia temperatura na styku izolacja grunt pod posadzką ceramiczną wynosi 13,9 stopnia Celsjusza. Natomiast średnia temperatura na styku izolacja grunt pod posadzką drewnianą wynosi 15 stopni Celsjusza. Cechą charakterystyczną skąpej 5-centymetrowej izolacji podłogi grzewanej jest stosunkowo wysoka temperatura na styku izolacji z gruntem, a wiadomo, że grunt należy do dobrych przewodników ciepła, stąd wspomniana wyższa temperatura generuje znacznie wyższe straty ciepła. Kolejna grupa testów związana jest z 10-centymetrową grubością izolacji ze wzajemnym porównaniem. Ten slajd zawiera grupę testów przy grubszej izolacji termicznej wielkości 10 cm. Tu mamy podobnie obraz trzech parametrów cieplnych, czyli 25, 50 i 75 W na metr kwadrat. Podobnie jak w pierwszym przypadku, temperatura powierzchni posadzy wzrasta wraz ze wzrostem mocy cieplnej podłogi, a różnica w temperaturach między posadzkami wzrasta również z mocą cieplną podłogi. Tu spadła temperatura pod izolacją termiczną podłogi, co jest korzystne ze strony strat ciepła, o czym w podsumowaniu w następnym slajdzie. Podsumowanie wyników drugiej grupy testów przy izolacji grubości 10 cm. W tym przypadku średnia temperatura posadzki ceramicznej wynosi 25,4 stopnia Celsjusza i jest różna względem sytuacji przy izolacji 5-centymetrowej o 0,3 stopnia Celsjusza. Natomiast średnia temperatura posadzki drewnianej ma wartość 25 stopni, a różnica względem izolacji 5-centymetrowej wynosi 0,4 stopnia Celsjusza. Średnia temperatura na styku izolacja grunt pod posadzką ceramiczną wynosi 12,1 stopnia Celsjusza i jest różna względem izolacji 5-centymetrowej o 1,8 stopnia Celsjusza. Natomiast średnia temperatura na styku izolacja grunt pod posadzką drewnianą wynosi 13,3 stopnia Celsjusza i jest różna względem izolacji 5-centymetrowej o 1,7 stopnia Celsjusza. Patrząc na wyniki testów, można zauważyć, że przy wzroście grubości izolacji termicznej podłogi wzrasta temperatura jej powierzchni, co przekłada się na większą efektywność grzewczą. Jednocześnie zmniejszyła się temperatura na styku izolacja grunt, co świadczy o mniejszych stratach ciepła do gruntu. Kolejna grupa testów związana jest z 15-centymetrową grubością izolacji z porównaniem do grubości izolacji 10-centymetrowej. Na tym slajdzie mamy obraz temperatur przy najczęściej stosowanej izolacji w dobrze zaizolowanych domach.
Ten układ 15 cm szarego styropianu odpowiada grubości 20 cm klasycznego styropianu białego. Wiadomo, że grubość izolacji podzielona przez lambdę materiału, z którego ta izolacja została wykonana, daje nam opór cieplny samej izolacji. Jak w każdym przypadku, warto na chwilę zatrzymać film, aby starannie przeanalizować układ temperatur. Jeśli ktoś tego nie chce, to ma podsumowanie w następnym slajdzie. Kolejne podsumowanie wyników, tym razem trzeciej grupy testów, gdzie izolacja miała grubość 15 cm, a odnosić się będziemy do izolacji 10-centymetrowej. Tu średnia temperatura posadzki ceramicznej wynosi 25,6 i jest różna względem izolacji 10-centymetrowej o 0,2 stopnia Celsjusza. Natomiast średnia temperatura posadzki drewnianej wynosi 25,4 i jest różna względem izolacji 10-centymetrowej o 0,4 stopnia Celsjusza. Teraz średnia temperatura na styku izolacja grunt pod posadzką ceramiczną wynosi 11,3 stopnia i jest różna względem izolacji 10-centymetrowej o 0,8 stopnia Celsjusza. Średnia temperatura na styku izolacja grunt pod posadzką drewnianą wynosi 11,9 stopnia Celsjusza i jest różna względem izolacji 10-centymetrowej o 1,4 stopnia Celsjusza. Warto zauważyć, że w miarę wzrostu grubości izolacji termicznej spłaszczają się różnice w temperaturach. Powyższe wyniki testów potwierdzają zależność, że przy wzroście grubości izolacji termicznej podłogi wzrasta temperatura jej powierzchni z przełożeniem na większą efektywność grzewczą. Podobnie jak poprzednio, zmniejszyła się temperatura na styku izolacja grunt, co świadczy i potwierdza zależność o mniejszych stratach ciepła do gruntu. Kolejna grupa testów związana jest z 20-centymetrową grubością izolacji z porównaniem do grubości izolacji 15-centymetrowej. Ten obraz dotyczy izolacji 20-centymetrowej przy styropianie szarym, co odpowiada ponad 25 cm grubości izolacji wykonanej z klasycznego styropianu białego. Tu układy temperatur zmieniają się w tych samych kierunkach jak poprzednio, ale w mniejszym stopniu. Pomału wchodzimy w strefę możliwości i dokładności pomiarowych zainstalowanych wskaźników. Ponadto tak gruby podkład izolacji termicznej wymaga dłuższego czasu ekspozycji, aby sytuacja przyjęła znamiona ustalonej wartości temperatur, czego nie przewidziałem w przygotowaniu metodyki testowania. Kolejne podsumowanie wyników, tym razem czwartej grupy testów, gdzie izolacja ma grubość 20 cm, a odnosić się będziemy do izolacji poprzednio omawianej, czyli grubości 15 cm. Tu średnia temperatura posadzki ceramicznej wynosi 25,9 stopnia Celsjusza, a różnica względem izolacji 10-centymetrowej ma wartość 0,3 stopnia Celsjusza. Natomiast średnia temperatura posadzki drewnianej wynosi 25,6 stopnia Celsjusza, co daje różnicę względem izolacji 10-centymetrowej wartość 0,2 stopnia Celsjusza. W przypadku średniej temperatury na styku izolacja grunt pod posadzką ceramiczną temperatura wynosi 11,7 stopnia Celsjusza i jest różna względem izolacji 10-centymetrowej o 0,4 stopnia Celsjusza. Średnia temperatura na styku izolacja grunt pod posadzką drewnianą wynosi 12,4 stopnia Celsjusza i jest różna względem izolacji 10-centymetrowej o 0,5 stopnia. Przy tej 20-centymetrowej grubości wspomniane wcześniej zależności trochę wyhamowały, szczególnie przy mniejszych mocach cieplnych. Podobnie jak poprzednio, zmniejszyła się temperatura na styku izolacja grunt, ale już w znacznie mniejszym stopniu. Sądzę, że ta grubość izolacji ma jeszcze swoją zasadność stosowania.
Kolejna grupa testów związana jest z 25-cm grubością izolacji z porównaniem do grubości 20-cm. Izolacja 25 cm szarego styropianu należy do rzadkości, ale kto wie, jakie będą przepisy za kilka lat. W tym przypadku również zauważamy te same tendencje zmian temperatur, jak w poprzednich testach grubości izolacji. Jednak są tu widoczne bardziej tendencje niż wyniki pomiarów, które nieco błądzą w ramach tolerancji swojej dokładności. Tak jak wspomniałem wcześniej, przy testowaniu tak grubych izolacji potrzebne są sterylne warunki środowiskowe, dokładność przyrządów i długi czas testowania. Ostatnie podsumowanie wyników piątej grupy testów, gdzie izolacja ma grubość 25 cm. Tu średnia temperatura posadzki ceramicznej wynosi 26,1 stopnia Celsjusza i jest różna względem izolacji 20-cm o 0,2 stopnia Celsjusza. Natomiast średnia temperatura posadzki drewnianej wynosi 25,7 stopnia Celsjusza i jest różna względem izolacji 20-cm o 0,1 stopnia Celsjusza. Natomiast średnia temperatura na styku izolacja gruntu pod posadzką ceramiczną wynosi 11,1 stopnia Celsjusza i jest różna względem izolacji 20-cm o 0,6 stopnia Celsjusza. Średnia temperatura na styku izolacja grunt pod posadzką z drewnem wynosi 11,6 i jest różna względem izolacji 20-cm o 0,8 stopnia Celsjusza. Ta grupa testów pozwala wysnuć pytanie, czy to się jeszcze opłaca. Przy najwyższych mocach cieplnych wspomniane wcześniej zależności są jeszcze zauważalne, natomiast przy mniejszych mocach są one praktycznie w granicach błędu pomiarowego, co zniekształca wartości uśrednione. Tu mamy tabelę z zestawieniem temperatur powierzchni posadzek oraz temperatur spodu podkładu grzewczego przy różnych, trzech różnych mocach cieplnych oraz przy pięciu grubościach izolacji termicznej. Z tego układu można w prosty sposób obliczyć straty ciepła, o czym w następnym slajdzie. Póki co zostawiam ciszę na kilkanaście sekund dla własnych porównań. Na tym obrazie mamy tabelę z obliczeniami strat ciepła z uwzględnieniem temperatury spodu podkładu grzewczego oraz temperatury gruntu z uwzględnieniem tego, co po drodze. Tu warto zauważyć, że na wielkość strat ciepła znacznie większy wpływ ma grubość, czytaj oporność izolacji termicznej pod podłogą, niż sam rodzaj posadzki z jej wartością oporu cieplnego. Pozostawiam na kilkanaście sekund do bardziej wnikliwej analizy. Przechodzimy do podsumowania całości. Powyższe testy mają charakter czysto poznawczy z możliwością porównania cech czy właściwości materiałów posadzkowych. Ogólne wnioski są spójne z podstawowymi zasadami w przenikaniu ciepła. Podsumowując, efektywność grzewcza podłogogrzewanej, a właściwie grzewczej, zależy w pewnym stopniu od rodzaju posadzki. Zależy również od mocy cieplnej podłogi wynikającej z potrzeb cieplnych budynku, ale najbardziej zależy od izolacji termicznej pod podłogą, chociaż w rozsądnym wymiarze. Dziękuję za uwagę.
zastrzegam sobie prawa autorskie do całej prezentacji. Poniżej jest część z dokumentacją fotograficzną pierwszej części testów. Dziękuję. Na tym slajdzie mamy dokumentację fotograficzną z pierwszej części testów przy zmiennym układzie temperatur. W tym slajdzie zawarte są fotki z pierwszej części testów przy zmiennej temperaturze. W czerwonych obramowaniach jest faza grzania, natomiast w niebieskich obramowaniach jest faza wyłączenia ogrzewania. Ostatni slajd tej prezentacji obrazuje sytuację po włączeniu ogrzewania pierwszej części testów przy zmiennej temperaturze. Zainteresowani mogą zatrzymać film i pooglądać. Dziękuję.